Czołem, kochani, szczęść Wam Boże! Przed nami największe i najwspanialsze święta Wielkiej Nocy. Zaczyna się też Triduum Paschalne. Stąd mała czołóweczka i ruszamy ze Słowem Bożym na Wielki Czwartek. Z czym nam może kojarzyć się Wielki Czwartek? Zapewne, ktoś powie, z ostatnią wieczerzą, z tym, jak Pan Jezus ustanowił sakrament Eucharystii i kapłaństwa, kiedy powiedział do uczniów: bierzcie, jedzcie, to jest ciało moje, bierzcie i pijcie, to jest moja krew. Może kojarzyć się również z modlitwą Pana Jezusa w ogródce, ze zdradą Judasza, z wyparciem się świętego Piotra, kiedy mówił: nie znam tego człowieka. Może kojarzyć się z osądzeniem Pana Jezusa przez Najwyższą Radę Sanhedryn. Ale zapewne może też kojarzyć się z wodą i miską. Z tym, jak Pan Jezus obmywał uczniom nogi. W pewnym momencie, w czasie ostatniej wieczerzy, Pan Jezus wstał od stołu, zdjął swoje szaty, odłożył je na bok, ku zdziwieniu wszystkich wziął prześcieradło, założył je na siebie tak, jak zakładali je wtedy służący. Dokładnie się nim zawiązał, jak to robili służący. Podszedł do miski z wodą, wziął ją i zaczął obmywać swoim apostołom nogi. A potem dokładnie wycierał je za pomocą tego prześcieradła. A oni się dziwili. Mało tego. Piotr nawet krzyczał: Panie, nie będziesz mi nóg obmywał. Bo nie rozumieli, po co to robi. Gdy to zrobił, postanowił im wszystko dokładnie wytłumaczyć. Co im powiedział, żeby im to wytłumaczyć? To możemy przeczytać w Ewangelii według świętego Jana. Posłuchajcie. Kiedy im umył nogi, przywdział szaty i znów zajął miejsce przy stole, rzekł do nich: czy rozumiecie, co wam uczyniłem? Wy mnie nazywacie nauczycielem i Panem. I dobrze mówicie, bo nim jestem. Jeżeli więc ja, Pan i nauczyciel, umyłem wam nogi, to i wy powinniście sobie nawzajem umywać nogi. Dałem wam bowiem przykład, abyście i wy czynili tak, jak ja wam uczyniłem. Oto słowo Pańskie. Dalej nie rozumiecie? Myślicie, że to chodzi o to, żeby każdy z nas teraz nawzajem sobie mył nogi? Posłuchajcie historii. To może wam pomoże. Były dwa miasta. W jednym żyli jedni ludzie, w drugim drudzy. W jednym żył lekarz, w drugim policjantka, w jednym nauczycielka, w drugim urzędnik i tak dalej, i tak dalej. Wszyscy nawzajem siebie potrzebowali. Ale na przeszkodzie stała im rzeka. Pewnego razu do tych miejscowości, które leżały na dwóch skrajach rzeki, trafił budowniczy i powiedział tak: mam pomysł, wybudujmy most. Wszyscy żywo z entuzjazmem powzięli tą myśl. Trzeba zbudować most. I posypały się pomysły, żeby to był taki most metalowy, albo taki ogromny kamienny, albo taki, owaki. I pokłócili się w efekcie. Każdy chciał być mądrzejszy od drugiego. I zaczęli robić mosty swoje własne. A raczej mościki. Malutkie, lichutkie. Kiedy tylko przychodził większy wiatr, a nie daj co wichura, albo większa woda, wszystkie od razu się rozpadały, załamywały.
Aż w końcu ludzie przyszli z powrotem do budowniczego i powiedzieli tak: pomóż nam zbudować most. Wtedy budowniczy podzielił pracę porówno według umiejętności tego, co kto potrafił. I udało im się zbudować most. Może już nie był to most marzeń, ale solidny, dobry, który służył wszystkim. I tak oto jest morał też tego, co chodziło Panu Jezusowi. Że jeżeli chcę być tym największym, jeżeli chcę być tym nauczycielem, a może i szefem, i panem, to nie po to, żeby inni mi się kłaniali, wzdychali nade mną, ale żebym służył innym. Bo jak umiem służyć, to umiem żyć pełnią życia. Bo jak umiem dawać innym siebie to, co potrafię najlepiej, to nagle wszyscy stają się o to bogaci. Tak, Pan Jezus w ten wielkoczwartkowy dzień uczy nas służby. I to bezinteresownej. Pomyślcie, co wy możecie takiego zrobić, by służyć innym? Pomocą, przykładem, dobrym słowem. Tymczasem, mam nadzieję, KPW wiecie i rozumiecie. Jutro zapraszam w Wielki Piątek na 12:00. Będzie na kanale kolejne Boże Słowo. Tymczasem, żeby was to nie ominęło, kliknijcie subskrypcję. Do zobaczenia. Szczęść Boże!